Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na trzeci odcinek Vlogmaj. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. Dziś najdroższy. Tak. Dzisiaj najzdrowsze, nie najdroższe śniadanie świata, czyli parówki, papryka, tutaj musztarda, ketchup. Powiem Wam, że musztarda, uwielbiam to. To jest musztarda miodowa, pycha. Herbatka zielona oczywiście też musi być, także tak zaczynam dzionek. Pewnie zapytacie, co mam dzisiaj na ustach, więc Wam pokażę od razu. Jest to pomadka matowa w płynie od Tani Ber w takim intensywnym czerwonym kolorze. Ja ją znalazłam w kalendarzu adwentowym. To chyba już będzie taka tradycja pokazywania się w lustrze, zanim wychodzę z domu. Także tutaj jestem ja, potem Wam dokładnie pokażę, co mam na sobie. A teraz zbieram się pod Galerię Dominikańską. Jadę, a potem... Gdzie? Panorama Racowicka. To trzeba zobaczyć, także tam się dzisiaj wybieram, a potem jeszcze inne ciekawe plany, także chodźcie ze mną! O kurczę, jaka straszna pogoda się zrobiła. Jestem teraz pod moją parasoleczką różową, ale w ogóle, tak jak patrzyłam... Włosy mi się przyczepiają. Tak jak patrzyłam na pogodę, to do końca tygodnia ma w ogóle lać. Co to za maj? Ja pamiętam, że w kwietniu jakoś 20... albo 12 to się opalałam. Kilka lat temu założyłam Spotify i zrobiłam playlistę opalaniem. O tym poznałam. Za chwilę się odezwę, bo tu muszę przez pasy przechodzić. Jestem właśnie pod panoramą racowiską tutaj za mną i słuchajcie, okazało się, że nie można wejść tak po prostu, tylko trzeba kupić bilety wcześniej i bilety na jutro są najwcześniej. W sumie to tak jak w Sky Towerze, tak jak chciałam wejść tak o... Nie no, tam na ten sam dzień jeszcze da radę kupić, ale... No to kiedy indziej to odwiedzę. Byłam teraz właśnie z mamą. Mama chciała zobaczyć. Wpadnie jeszcze tutaj do mnie, więc na pewno jej to nie ominie i mnie też nie. Ten deszcz mi dzisiaj troszeczkę plany zmienia, ale zaraz Wam powiem, jaki jest plan na dzisiaj, gdzie pójdę. To jest kościół Świętej Marii Magdaleny. Widzicie tam na górze taki mostek, ja Wam to przybliżę. Oj, coś ciemno jest. Tam jest taki mostek pokutnic, czarownic, taką się nazywa i tam dzisiaj wejdę. Tylko tak jak mówię, jak trochę deszcz przestanie padać, tam się pojawi, teraz pójdę po prostu do jakiejś kawiarni na herbatkę, może jakieś ciacho, zobaczymy. No, tyle. Tutaj do Wincenta mam się plan wybrać, także zaraz tam się pojawię. Proszę bardzo, możecie tutaj krasnalki zobaczyć. Są. Także tu wchodzimy. Chyba dużo ludzi niestety. Jestem teraz właśnie w Vincent i pokażę Wam, co sobie tutaj wzięłam. Coś, co uwielbiam, czyli makaroniki były takie zwykłe, a ja wzięłam takiego malinowego. W środku są malinki, przepysznie to wygląda. Jeszcze jakiś taki soszczek tłoczony, bo uwielbiam te soki tłoczone. Więc Wam pokażę, z czym to jest, kiedy sobie ostrzy. Ananas, gruszka, marchew, pomarańcza, burak, imbir, cytryna. Ciekawe połączenie. Deszcz niestety dalej pada, więc trochę mi to plany pokrzyżowało, ale idę teraz do Tigera. Dawno nie byłam, a widzę na wystawie. O kurde, patrzcie na to, rzeczy z biedrami. Ja muszę tu wejść. Jakieś kubeczki, słoiki, kieliszki, wchodzimy. A te kawałki są słodkie, takie malutkie, mini. Glamdronka. Taka temperówka, glamdronkowa, gumka, poducha. A co to jest? Takie małe. Na herbatkę, to do zabawy raczej. I tam były biedroneczki, biedroneczki. Taki wachlarz powinnam sobie kupić, biedronkowy. Tylko czerwony oczywiście. A to co to jest? Dziwne. Ten notesik mi się mega podoba, taki słoik, super. Albo beczki też z łyżeczką. O, takie powinnam gumki z biedronkami, no wcale nie ma. Korektor, kurczę. Jeszcze jaka nazwa, naczyni na wypieki z miłością. To nie jest za miłość. Patrzymy, patrzymy, co tu ładnego. Ja w ogóle uwielbiam takie patery, ale mam już jakieś miłość. Masz takie okulary? Dobry akurat. Patrzcie, nawet jest na, jak to się nazywa? Łapka na muchy? No taka, o, packa jest napisane. Packa na muchy. Nie mogę tego wyjąć. Flaming. Flamingiem ubiję muchy. Albo truskawą też może być. Patrzcie, takie pierniki. Mama zaprezentuje się, gdzie ma pierniki. Zobaczcie, składa się on z suwaków. I z której strony możecie sobie chcecie otworzyć. Śmiesznie.
Patrzcie, jakie okulary. Ja, widzę, nie wiem po ile. Widzę milion warstw tutaj. Taki rąbak. Patrzcie na to. Krajemnica do banana. Może powinnam coś takiego kupić? Przyda mi się w kuchni? Dajcie znać, piszcie w komentarzach. Czy to jest niezbędnik każdej kobiety w kuchni? No nie, nie wytrzymię tego, patrzcie. Tylko, że to jest dziecięca parasolka, więc jest maciu-maciu. Parasolka flamingowa. Mi się chyba bardziej różowa podoba. Już ją patrzę. Rozkładam zaraz. Jestem w drodze na mostek, kochani. Nawet nie zobaczyłam, ile przede mną jest tych pięter, ale idę, idę. No jeszcze. To nie tu. Przypomina mi się, że tak do was powiem, przypomina mi się, jak byłam w Gdańsku. Właśnie byłam też w jakimś kościele, gdzieś na górze się wchodziło, ale tam to było dużo, dużo wyżej. Niby to piąte piętro, już zmęczona, powiem wam, że kiedyś w bloku to ja na trzecim mieszkam, teraz to windy mam, także jollo. Muszę wam powiedzieć, że jestem scykana, bo są przede mną takie schody, które są dziurawe. Jest dziura po prostu, ja się boję. Najgorsze uczucie. Ja chcę ze spadochronu skakać, kurde. Uwaga, jestem już na mostku pokutnic. Mogę wam pokazać, jakie to są widoki z tej strony. I z tej. Zobaczcie, jakie to jest maleńkie. Tutaj jest ten mostek pokutnic, na którym byłam, ja już wyszłam. Patrzcie, ludzie pode mną idą, masakra. Tak. Ja się boję. Nienawidzę takich przezroczystych miejsc. Jestem już na ziemi, na dole. Tam byłam. Powiem wam, że jak patrzyłam na ten mostek czarownic czy pokutnic, to jest jedna sama nazwa, to myślałam, że tam są takie duże szczeliny, ale na szczęście zrobiona kratka. Na tych barierkach, więc w sumie jest na pewno bezpieczniejsze. Fajne miejsce, żeby zobaczyć Wrocław z góry. 5 zł kosztuje bilet normalny. Nie wiem ile lgowy, nie wiem, nie wiem. Jest jeszcze wieża matematyczna, żeby z góry zobaczyć. Nie wiem, jeśli znacie jeszcze takie miejsca, gdzie można z wysoka coś zobaczyć, to dajcie znać, bo jestem fanką. Ja w ogóle bardzo lubię też takie miejsca, gdzie można usiąść. Na przykład w Katowicach w hotelu był jakiś taki bar, gdzie można było popatrzeć na miasto nocą. W Warszawie Marriott, ale we Wrocławiu czegoś takiego nie znalazłam. Obstawiam, uważam, że w Skytowerze fajnie by to wyglądało, gdyby coś takiego zrobili. Ale chyba jak mnie nie myli pamięć, nie ma czegoś takiego. Ale takie miejsca, gdzie można wejść w dzień, sobie zobaczyć coś z góry, to spoko. Słyszałam, że można jeszcze gdzieś tam na dachy różnych parkingów pochodzić. No, popatrzymy, popróbujemy. A w Skytowerze byłam w dzień. Nocą kiedyś się na pewno wybiorę i wam pokażę. Jest vlog na moim kanale z wakacji, chyba Sky Tower też jest w tytule, także powinniście to bez problemu znaleźć. A tymczasem jestem już tutaj na rynku. Powiem wam szybko, co mam na sobie, także kurtka ramoneska, ta sama co wczoraj Madison, sweterek z Reserve, to samo spódniczka czarna rozkloszowana również z Reserve, torebka C&I, okulary Ray-Ban i na nogach trampki Converse. Zdjęcie na Instagramka przed chwilą było zrobione, to super. Jednak nie idę teraz na obiad, bo moja mama się śpieszy na lotnisko, także musimy jeszcze na chwileczkę do domu podjechać, żeby zabrać walizkę, także może coś później zjem, zobaczymy jak to będzie, jeszcze nie mam planów, ale dziś pogoda tragiczna, muszę powiedzieć, masakra, zimno, deszcz pada, dobrze wziąłam z sobą dzisiaj sweterek, bo byłoby niekoniecznie. A tutaj proszę bardzo, fontanny.
Hej, hej, jestem już w domu. Zamówiłam mojej mamie Ubera na lotnisko. Na początku myślałam, że może odwiozę ją samochodem, ale chyba jeszcze nie czuję się aż tak pewnie przed kierownicą. Jeszcze nie znam tak bardzo dobrze Wrocławia. I właśnie włączałam sobie komentarze i to jest taki właśnie vlog maj, że jestem ja codziennie i codziennie różne rzeczy się dzieją. Wy różne rzeczy piszecie, także będę mogła Wam tutaj odpowiadać mniej więcej na bieżąco. Więc pytacie, czy zrobię Q&A o mieszkaniu. Myślę, że tak. Już trochę sobie pytanie uzbierałam, nie wiem, może zrobię to jako oddzielny odcinek, a może zrobię to w którymś vlogu, jeśli po prostu będzie się mnie działo, także możecie oczywiście napisać komentarze, napiszcie po prostu P na początku, żebym wiedziała, że to jest do Q&A i zadawajcie pytania odnośnie mieszkania, co Was interesuje, cokolwiek, czy wykończenie, czy mieszkanie tutaj w Nowym Mieście i tak dalej, i tak dalej. Najwyżej sobie później jakoś to pogrupuję, zobaczę. Zobaczcie, jak się moja szmina trzyma, od rana mam ją, także super, super. I powiem Wam jeszcze właśnie odnośnie komentarzy, bo jak nagrywam vlogi, jak tylko jest okazja, żeby ktoś mi coś ponagrywał, to po prostu ją wykorzystuję, bo myślę, że zawsze jest fajniej, jeżeli zobaczycie jakieś inne kadry, jeżeli widzicie mnie nie tylko w ten sposób, jak stoi aparat, ale też w całości. I za każdym razem pytania są, kto Cię nagrywał, kto Cię nagrywał, kto Cię nagrywał. O ile w tym momencie to rozumiem, dlatego że wiecie, że jestem tutaj we Wrocławiu sama, więc może to ciekawić i tak dalej, ale tutaj to wygląda tak, jakbym się musiała za każdym razem tłumaczyć, z kim jestem i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam, że moje właśnie życie wygląda tak, że jeżeli wychodzę z jakimiś znajomymi, zazwyczaj ich nie pokazuję, bo szanuję ich prywatność, zresztą też nie chcę, bo zobaczcie, raz się ktoś pokaże, później ktoś się nie pojawi i będą pytania, a dlaczego ta osoba była, a już jej nie ma. Tak wiadomo, znajomości takie są, że raz ktoś jest, raz kogoś nie ma i nie widzę sensu, żeby tutaj się tłumaczyć, że w pierwszym odcinku VlogMy powiedziałam, kto ze mną przyjechał do Wrocławia, kto jest moim gościem na majówkę. W drugim odcinku VlogMy się mnie pytacie i gdybym nie powiedziała tego teraz w trzecim odcinku VlogMy'a też byście się pytali. Także słuchajcie, jak już raz powiedziałam, kto u mnie jest, to nie widzę sensu, żebym drugi, trzeci i czwarty powtarzała. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć, to teraz już nie mam kto nagrywać i chyba się będę po prostu głęboko zastanawiać na ten temat, czy w ogóle będę siebie nagrywała w całości, bo te pytania po prostu cały czas są. Tak samo z tym gościem przymierzalni, który coś gadał obok. Już są jakieś domysły, czy to chłopak czy nie chłopak. Coś mi się wyłączyło nagrywanie. Także podsumowując moją wypowiedź, kochani, ja nie mam nikomu za złe, że się pytacie, bo rozumiem, że jesteście ciekawi, ale chciałabym zaznaczyć, że po prostu pokazuję swoje życie. Rozumiem, że pokazuję dużo swojego życia, ale pamiętajcie, że nie jest to reality show i jestem normalną dziewczyną, która czasem się z kimś spotka. Czasem ktoś do mnie przyjedzie w odwiedziny i po prostu normalne, że wtedy proszę kogoś o pomoc i nie zawsze mówię, kto jest, kto mi nagrywa i tak dalej, bo nie mogę powiedzieć ogólnie, że zawsze nagrywa mnie ta osoba, bo raz jestem z tą osobą, a raz z inną. Także tak to wygląda. Na te pytanie raczej nie będę odpowiadała, bo nie widzę sensu, bo zawsze jest to ktoś inny i tak wygląda ta sytuacja. I jako, że ja mam do wielu rzeczy cierpliwość, to rozumiem te pytanie jak najbardziej, ale nie rozumiem tego, jak już na jakiś temat odpowiem, a pytania są znów. No ale niestety tak jest YouTube, także no musiałam się wygadać, co zrobić. Patrzcie, kochani, co mam na głowie. Przed chwilą robiłam nagrania na kanał Gram Paula. Myślałam, że by za chwilę wyjść z domu, ale tak mnie zamoliło, więc chyba się na chwilę położę. Oby mnie spała za długo, bo się ostatnio nie wysypiam. Przez te obrabianie filmów dzisiaj w ogóle stałam o 8 patrzę. Co? Zapomniałam filmu zrobić, bo tak położyłam się przy kompie. Mówię, zaraz to zrobię. I klikałam szybko, ale to sobie się po prostu położę na chwilę. Witam, witam. Położyłam się na chwilę. Mała drzemka była zrobiona. Wstałam, wyszłam z domu. Słuchajcie, tak. Jestem właśnie, zaraz Wam pokażę, gdzie. Uwaga, tym. Pod magnolią. Podjechałam tutaj, teraz właściwie coś zjem na szybko. I za chwilę się przeniosę też do Kaufa. Coś kupić, bo jutro sklepy zamknięte, a jakiś chleb, coś takiego. O! Ostatnio niby zrobiłam duże zakupy w Tesco, ale trochę mi rzeczy jednak brakuje. Wiadomo, jak to jest, jak się wszystko naraz chce kupić, to nigdy się tego nie kupi. Biorę telefon, w ogóle dojechałam bez mapy, bez nawigacji, tak na pamięć, tak jak tamtą drogę zapamiętam, więc gitara się ma. Bardzo dobrze. Muszę trochę rzeczy wyłączyć, bo bateria niezbyt żyje, ale dobra. Tyk, 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 tyk. Jezu, myślałam, że mi bateria się skończyła, to była tragedia. A zawsze masz takiego dzika, takiego grubasa. Dobra, lecę, jak to się mówi, zawijam piecę i lecę. No, w spódnicy dzisiaj jestem, więc właściwie dobre powiedzonko. Hej, hej, ja zrobię się strasznie ciemno, nie wiem o co chodzi.
Także zjadłam sobie obiadek, jakieś tam małe zakupy na jutro zrobiłam. Tyłuję od razu przerzutce z racji tego, że jutro sklepy zamknięte. Nawet kupiłam saszetki, słuchajcie, na drugi kanał. Na drugim kanale wczoraj był właśnie nowy odcinek z saszetkami, także wiem, że lubicie, także coś tam sobie zakupiłam i tak o, i będę wracać. Kurde, jakieś takie, coś się zebrało mi na szybie dziwnego, chyba muszę wytrzeć. Zimno się zrobiło, masakra. Pustki na parkingu, nie, ja muszę iść po to po wycierę, bo ja nic nie widzę. Tam z tyłu, bez kitu. Wróciłam do domu, także chyba już będę kończyła tego vloga, zmyję makijaż. Pójdę do wanny i taki oto wieczór. Patrzcie, co kupiłam. Chrupki, a myślałam, że czekoladowe wzięłam Toffee. To się teraz nazywa tygryski, kiedyś za moich czasów, pamiętam z dzieciństwa, inaczej to się nazywało. Ej, biskuity mogą te chrupki dać do serii Powrót z dzieciństwa, bo to było coś. Takie chrupeczki. Produkt bezglutenowy, to nawet nie wiedziałam, ale cukrowy. Dobra, kochani, dziękuję wam za oglądanie. Co ja wam się dzisiaj tam pytałam? A, jakieś pytania odnośnie mieszkania, jeśli macie, to piszcie w komentarzach. No i łapki w górę dla kolejnych odcinków vlog maja. Do końca maja, nie do 15, jak Facebook pokazuje, ale Facebook nie daje mi robić wydarzenia dłuższego niż 15 dni, także nie martwcie się, jesteśmy do końca miesiąca. Zapraszam również do zasubskrybowania, czerwony przycisk jak moje usta na dole, subskrybuj i dzwonek obok, wtedy na pewno wszystkie najnowsze filmy codziennie wam się wyświetlą. I to tyle, dzięki za oglądanie, buźka buźka. Jak, tak jak zwykle gadamy sobie, ja gadam, wy piszecie, także piszcie co tam na ten temat, co dzisiaj mówiłam, co wam się najbardziej podobało, czy jakieś przemyślenia, czy coś. Czekam, bo zawsze czytam wszystkie komentarze, ludzie piszą legenda, głosi, że Glam Paula odpisuje. To nie legenda, kto mnie za, ten wie, że no na wszystkie komentarze odpisać nie mogę, ale na pewno wszystkie czytam. Do zobaczenia już jutro.